I co, mam narysować to hasło? Dobra. Tak. Trochę nie wiem w ogóle, o co chodzi, nie? Tak w ciemno wszystko robię. To kto tu wygrywa? Tu się wygrywa? To mam ochotę go zapierdolić, nie? Ogień z kurwami! Ogień z kurwami. Ogień z kurwami. Ogień z kurwami. Nieważne co robisz, zawsze ma być ogień z kurwami. Cześć, Rogledzi, ekipa WK z tej strony i nie jest to odcinek na kanał WK Gaming, tylko jest to odcinek na kanał ekipa WK. Dlaczego? Ponieważ siedzimy przy komputerach i jest to gra, ale nie jest to gra, która zasługuje na gaming, ale bardziej pasuje na ekipę. I nazywa się ta gra Graphic Phone i przedstawił mi tą gierkę ekipa moja z CS-a i uznałem, że jest to dość śmieszna gierka. O, jeszcze raz nagrywamy. Pani księgowa dzwoni. Graphic Phone. Co znaczy Graphic Phone? Głuchy telefon. Może tak. Głuchy telefon. I tyle. Na pewno nie. Gramy, zobaczymy, co z tego będzie. Prawie garlic, to prawie rozpoczynam, nie patrzymy, nie patrz sobie, nie patrz na mój monitor. Ochujałeś chyba. Lecimy, kurwo jebana. 2, 1, ogień. Kurwa, już coś jest? Patrzcie, musicie napisać historyjkę na dole i wcisnąć gotowe. Jakąś historyjkę, jaką chcecie. Bardzo długo? Nie, no co tam chcesz? No, nie musi być długa. Jedno zdanie. Najlepiej jedno zdanie, no. Jedno zdanie z dwoma orzeczeniami. Gotowe? Nie patrz się na moje hasło. Ale kusiło cię spojrzeć. Nie. Mnie też kusiło, ale nie wyczytałem. I gotowe? Każdy kliknie gotowe i zaczyna się gierka. Jedna osoba, bardzo dobrze. Kurwa, jest wysoko, okay. Nie? No i lecimy, nie? Co rysuję? Co ja mam rysować? Co rysujemy? Co ja mam? Masz na górze hasło. I co? Mam narysować to hasło? Dobra. Tak. Trochę nie wiem w ogóle, o co chodzi, nie? Tak w ciemno wszystko robię. Ale to właśnie o to chodzi. My mamy nie wiedzieć w ogóle, co my robimy, tak? Bo ty nie wytłumaczyłeś chyba. Wszystko mamy tu nasze gra. Nie. Ile sekund mamy? Masz czas w prawym górnym. Nie mogę przejść do Gartika, muszę zobaczyć, co to kurwa jest. Nie możesz wytrzymać. Nie patrz! Że czegoś nie wiesz? No, dobra. No, w chuj nie lubię nie wiedzieć. Mam problem z poczuciem kontroli w życiu, wiesz? Szczerze. Jak nie mam kontroli, to w chuj źle się czuję. Na przykład nie wiesz, kto cię stworzył i czy Bóg istnieje i tak nie dowiesz się. A nie, takie rzeczy tam w pizdzie. Najważniejsze pytanie. O, telefon dzwoni. Co wy kurwa? Obraz malujecie? Kurwa, spojrzałem na jego monitor, dlaczego? Ale dobra, nie szkodzi. Jak tak tylko spojrzałeś na sekundę, kto to wygrywa? Kto się wygrywa? Zobaczysz, no ale czemu na mnie tłumaczysz tego? No bo to jest fajne, że to wygrywasz. Patrz, teraz musisz opisać, o co chodzi na tym obrazku. Okej. Widzisz, musisz opisać sytuację. I jak najbliżej będę historii, którą coś napisał, to mam więcej punktów? No nie, zobaczymy co z tego, kto lepszy był. Ale nie masz punktów, nie ocenia cię. Ty nie wiesz, o co tu chodzi. Kurwa, moje telefon, poczucie kurwa, kontroli w życiu. Telefon jest na mnie w chuj. Alarm. Firmie dzwoni, nie wiem. Kurwa, nie wiem. O, czas się skończył. Nie wiem. A ja dopiero... Lol. Ja nic nie napisałem, bo czasu się skończy. Dobra. I tak rysujesz dalej. Nie ma kontroli w chuj. Lol, nawet nie widziałem. Rysuj. Co to kurwa jest? No dobra, mam to narysować, Gites. Kto napisał takie taką zjebaną rzecz? Rysujcie. Sikora jak chuj. Co ja zrobiłem? O kurwa, mi się maznęło. Dobra. Owca ma przewagę, bo on wie, co robi. Tak, grał. Ale to nie jest na punkty, bawcie się dobrze. Najwięcej punktów będzie miał. Tu nie ma punktów właśnie. Okaże się najmądrzejszy. Tu nie ma punktów. To jest ogólnie głuchy telefon. Graphic phone, mordo. To nie znaczy głuchy telefon. Znaczy przeczytałem, to jest... Polega na tym, jak głuchy telefon. Ja wiem.
Tylko ja nichuja nie wiem co... I tak o co chodzi. Kurwa, ale strasznie to przeżywasz, że nie wiesz o co chodzi. Tak, bo ja nienawidzę tego. Albo jak ktoś mówi, albo jak ktoś mówi do mnie tak, ty słuchaj, ale wczoraj... Albo nie, dobra, nie, nie. O kurwa, to mam ochotę go zapierdolić, nie? Nie, w sumie to nieważne. O kurwa, po prostu... Kurwo, kończ to, albo nie zaczynaj! I zaraz, i chyba to już koniec będzie. I zobaczymy cały przebieg, co się wydarzyło. A ja kliknąłem gotowe i czas mi leci dalej. Coś jeszcze trzeba poza kliknąć. Gotowe, to... tylko gotowe. Ale czas mi leci dalej. Ten jak drąży, kurwa. Kurwa! Czemu nie ma zasad? Kurwa! Nie ma zasad, nie ma punktów, nikt cię nie ocenia, kurwa, nie można już w tych czasach kurwa coś zrobić? Wyobraź sobie, że masz WF, typ ci rzuca piłkę i nawet nie wiesz w co grasz. To ja się tak czuję, kurwa, teraz. Uwolnij się od... Ręcznie, ram cywilizacji. Albo auto wezmę, dobra. To co, lecimy? Oczywiście, patrzcie na monitor, rozpoczynam. No. Lecimy. Mały człowiek o dużym sercu jedzie z kurwa. Ja owce napisał. Aha, i Jobur to napisał. A przy czym to jest ogień? Nie. Kestal kocha odjeżdżać. Nie, nie, nie domyśliłbym się. Porobura bym się nie... Nie ogarnął. No. Że bo ma... kurwy tam nie ma. Ale ciężkie hasło dałem, nie? Dobra, dalej lecimy. Fajny gość. Twoja stara była u mnie wieczorem. A ja nic nie narysowałem. A nie, narysowałem. To jest to? Tak. To nie. No ale. No czas. Ale gdzie jest kontekst? Gdzie jest chronologia, kurwa? No właśnie. Saker, gdzie jest? No kurwa, czas leci, człowiek. Ale ile miałeś? Ty miałeś dużo czasu na narysowanie. Każdy narysował. A ty narysowałeś, kurwa. Narysowałeś te piale. W ogóle, patrz, narysowałeś GoPro tylko. Spadło. Dziadek, kurwa. Po chuj, teraz się skupiałeś. Czas leci, a Saker tak. Oni usta dorabia, ty. Na czerwono maluje, a tu czas, kurwa. Ja nie wiedziałem, że to jest jak najlepsze odwzorowanie nawet. No właśnie, nie możesz narysować, ale mogłeś historię narysować, że wieczór... Czarzak 10 na 10, dobry. A wiesz, kto to jest z tyłu? Żeby wiedzieli, że to Natalia, narysowałem ciebie z tyłu. No. Twoja nowa fryzura. Widzisz, ty wiedziałeś, o co chodzi. Kurwa, no. Ale... Przecież ja też wiedziałem. Ale ty, małpę byś, ty. Byś posadził, kurwa, by wiem. A ja jestem głupszy niż małpa. Przekombinować, on tak nie, drąży. Nie jesteś. On po tak drąży, za bardzo o co się chodzi. Ty, on tak analizował, o co chodzi, że w ogóle nie sądził, że to jest tak proste. No. Może opisujesz, co masz. Możemy tak zagrać jeszcze jedną zaraz, spokojnie. Lecimy jeszcze dalej. Jeszcze jedną gramy na pewno. Dynamit teraz. Gra. Dynamit. Owca oblał mnie wczoraj wiankiem. Oj, było tak, zaraz powiem. Patrzcie, oś na górze, że wczoraj, widzicie? Chronologiczna oś. Szaker nie zdążył. Poczekaj, a ty rysowałeś pączek na podstawie mojego zdjęcia? Tekst ten miałem. A miałeś tekst sam, okej, okay, czyli jak Saker puste wysłał, to miałeś tekst po prostu. No. Nie wiadomo, czy to białko. Tak naprawdę, zobacz, dobre way, nie? To jest istotne. No i Saker szedł. Telefon zadzwonił w salonie. Jebać tą grę. Alarm w filmie. Telefon dzwonił w salonie. Jak z jakiegoś. Pytam go, co mam napisać? Jedno zdanie. Ale to właśnie pokazuje mega poprawny gość gra w głuchy telefon. Najpoprawniejszy. Moja stara jebać kurwy. Telefon zadzwonił w salonie. Mega poprawny człowiek wymyśla mega poprawne hasło w grze. Mega poprawny głuchy telefon. Ale nie wie, o co chodzi po regulaminie. Nie wiem, to wie. Wytłumaczyliście. Czy regulamin pozwala na hasło, że mega poprawny alarm zadzwonił w mega poprawnej firmie? Dawajcie jeszcze raz, nową jeszcze kolejkę razy. Zagramy. Teraz zajebista gra, kurwa. To samo. Lecimy jeszcze raz. Dawajcie, zrobimy bez błędów.
kurwa, tak kusi, żeby spojrzeć, nie widziałem, nie? Ja też nie. Ale tak się rozglądam i przyznaję, że kusił mnie wzrok. Dobra, jedziemy. Co ludzie to robią na Twitchu? Czy tu co? Mam kółka. O co chodzi w tej grze? Nie, no to. No właśnie, żeby się dobrze bawić, sakę. Ja się fajnie dobrze bawię. Ja dopiero teraz kumam, co będę robił w trzecim punkcie. Że muszę na podstawie czyjegoś rysunku wytłumaczyć pierwszą rzecz. Kurwa, szybko. Zdążyłem, chociaż... Kurwa. O tak, może. A napisałem to zjebane zdanie, bo ja myślałem, że kolejna osoba będzie dalej pisała kurwa zdanie. Rozumiesz, kurwa, jak w głuchym telefonie prawdziwy. Co to jest za sytuacja, ty? Dobra, widzę auto robura. Robur. Czekaj, jedzie i co to jest, kurwa? Czemu jest tak? Robur, dobra, już wiem. Robur. Łączek z roburem, coś tam. Łączek z roburem. O kurwa, nie zdążyłem. Co ty kurwa zrobiłeś? Co, rany? Co ty robur? Ja rysuję. Yeah. Oh yeah. Ty, ale jestem beztalenciem rysunkowym, ja pierdolę. I logicznym, jak się okazało. W samą porę. Zaczynamy? Rozpocznę. Jestem gotowy w chuj. Saker to arcypoprawny gość. Cześć, kto to jest fajny gość? Przedstawia się nowym kolegą. Kurwa. Elo, pierwszy raz elo, elo. Ja myślałem, że ten dolar to serio Pączek. Kto to jest fajny gość, Pączek? Tak. Dzień dobry państwu. Przyszedłem grać w głuchy telefon. Telefon, tylko nie przeklinajmy. Tylko zachowajmy klasę. Ale no, dobra, lecimy dalej. Fajny gość. Dwunatość z jazdy. Co kurwa? Radość? Robur zapierdala na swoje zdjęć. Ale rysunki. No Robur odpierdolił tumaniane. Nie wiedziałem jak radość. O co chodzi? Narysować. Dobrze ci wyszło. Radość. Ja to radość. Uśmiech kurwa jakiś. Radość, no. Może jakaś twarz uśmiechnięta. No, dobra. Mogłeś napisać radość. Ty w ogóle zapominam Roburowi brodę dorysować. Czaisz? Jako charakterystyczny punkt wybieram zawsze Irokeza. Teraz a nie brodę, bo w ogóle zapomniałem. Ja zrobiłem ją. No bo to zobaczyłem, że ty zrobiłeś brodę właśnie. Owca ma ochotę przelecieć Pączka. Ale śmieszne i niepoprawne. Owca rucha Pączka. Ale śmieszne i niepoprawne, Robur. Naprawdę podziwiam. Ale patrz, jesteś cały czas wygrany. Jesteś w rękawicach. Od MMA, ja cię rucham, a ty kurwa w ringu niepokonany. Dawaj jeszcze kurwo. Sake szef, sake deszef. Owca i robór na kurwa. Wystarczająco niepoprawnie, żebyście mnie zaakceptowali? Ty w ogóle, tu było i robór, nie przeczytałem i robór. Tu miałem napisać Pączek z roburem robią zajebisty trening MMA. Ale nie zdążyłeś. Ty, ja widziałem, że Pączek i owca to kurwy jebane i w ogóle przysięgam, że nie widziałem i robur. Ja myślałem, że robur jest z tyłu tą kurwą, co pięknie. I że tej brody zapomniałeś. No i dobra. No może mam podróbkę zabierz, jak chcecie. W podróbkę nie grałem. To lecimy. Rozpoczynam. O! No dobra. Dobra. Opisać? A czyli będzie opis, nie tylko rysunki.
Ja myślałem, że każdy odtwarza poprzedni rysunek. To wytłumaczy mi ktoś teraz. Kurwa, co my robimy? Oby cię nie pożarła, kurwa. Ten niepokój związany z brakiem ram. Widzowie, prośba do was. Jak wiecie, kurwa, jaka jest geneza tego słowa Gartic, to naprawdę nie da mi to żyć. Nie istnieje takie słowo. Strasznie mnie to wkurwia. To jest, nie, właściciel? Jakby właściciel nazywał się Gartic, to mogę spać spokojnie, no nie? A coś musimy dziwnego narysować, czy nie za specjalnie? Narysowałem coś, ale nie wiem czemu. Co się nie... Jeszcze bym coś z tego zrobił, ale jest mało czasu. Ale później ktoś musi to opisać? Czy skopiować jakby. O, nie wiesz, o co chodzi, kurwo jebana? Ja. Dobrze słyszę? Zamknij pysk. Bo owca ci na pewno wytłumaczy w chuj, nie martw się, Robert. Kurwa, tak długo rysujecie? No ja już skończyłem 7 minut temu. Zapewne ten rysunek będzie trzeba go otworzyć. No dobra, ciekawy rysunek. No i wszystko jasne. No, czyli to jest, żeby jak najlepiej odzorować, nie? No, ale to bez sensu. Ciężko będzie. Ktoś jest zły, kto zrobił ten rysunek. Zły? Tak, jest mega wściekły. To nie ja na pewno. Jak coś, ja nie miałem wściekłego rysunku. Piękny rysunek. Kurwa, nie zdążyłem. Co? O, ja. Okay. Dobra. Cfel przez 2L, nagłos jak coś. Ale że 2L jest w słowie cfel, to super. To jest cfel. O kurwa, mać. Nie mówię, co, jakiś błąd, a nie rysunek. A! Już? Kurwa, co to są za rysunki? Ty jak czas zapierdala? Co wy? Ten czas. Ty, mówię, co to za rysunki są? Ja jestem, oj, tutaj jestem ciekawy, co poszło nie tak. Z chęcią zobaczę, co poszło nie tak, bo coś poszło nie tak. Widzisz, Robur, czyli tu nie ma opisów, tylko po prostu to, co ja mówiłem, że każdy po kolei rysuje coraz słabiej, bo jest coraz krótszy czas. Dobra, wyświetlamy. A to ty to zrobiłeś. Chodziło mi ogólnie o szok. Ale narysowałem przecież. No i patrz. A to... A je. A to już co jest to, nagrane co przecież. Co ty narysowałeś? Nie zaliczyłem. A to pączek owca wuka. Ale nie wiesz, że tak na pały rysujecie? A czemu mnie tu nie ma? Nie wiem, co wy zrobiliście. To tam... Patrz, owca jest dwa razy, a mnie nie ma. O co chodzi? Nie, ja jestem raz. Pączek jest zjebem i się wpisał owca wuka. O co ty? A kurwa. Przecież to jest to, ja jest zjebem, no, kurwa. Dobra, jestem. Dobra, lecimy dalej. Patrz, a jaki ładny rower, ty. Bardzo. No i co się tu stało, patrz? Ja też ładny, tylko nie zdążyłem. Pączek. No i patrz, czemu to zrobił? To jest śmieszniejsze niż to pierwsze. Ja najlepiej otworzyłem tamto pierwsze. A patrz tu, okej. Okay. Nie zaliczyło mi tego. Ty, bo ja widziałem coś takiego. A, dobra, okej, okay, bo to owca wuka, bo to pączek to narysował, no, ale też mi się jemy, który. Ale patrz, Robur, kurwa, idealnie. Ale zjeb, kurwa. Ty, Robur, idealnie. Dobra, zjeb. No patrz zjeba. To ja to miałem w ogóle? No musiałem mieć. Po co on robi? Robur w ogóle jest grando. O, to mi to zaliczyła, co... Rysowałem wtedy. Robur, nie rozumiesz chyba ty głuchego telefonu, z tego co ja widzę. Chyba nam starczy, nie, co? Nie, widziałem. Przecież było. Mam świadka. I świadek dobrze, jest nagrany. Ty, starczy nam, co? Bo widzę, że ten... Pączek się ten... Zamienia się powoli w zjeba, tracimy go. Także dzięki za odcinek. I widzimy się w kolejnym. Chodzi o to, że ja nie wiedziałem, że jest tak mało czasu. O, nie wiedziałeś czegoś? No serio, bo to uciekł. Zanim sobie skopiowałem, to już mi czas minął. Powiem wam, że ja oczekiwałem wiedzy od tej gry, że będzie fajniejsza zabawa. I jak ja sobie przypominam, to kurnik.pl no. bardziej mi się podobał. Ja miałem mega fan, jak na przykład kalambury na kurnik.pl dużo bardziej mi się podobały.
Myślę, że tutaj za bardzo chcieliśmy być skupieni, znaczy wy mogliście być, że to będzie rywalizacja, nie? No nie wiedzieliśmy w ogóle, tak, tak. I dlatego, wiesz, była taka spina pod rywalizację, ale kurwa, no. To nie jest telewizja. Zajebiście było, no. Zajebiście było na swój sposób. Tak jest. Po co w ogóle rozkminiać takie rzeczy? Leci ten odcinek i tyle, no. Na jednym ktoś się zesra, a nie musi na każdym się zesrać ktoś, no. Polecam Garlic Phone. Zajebista gra.